ale potem zobaczą, że fajnie gramy i na pewno będą po jakieś foty podbijać coś i zrobimy quiz wtedy. Mam z kanapy parę pytań, takie podstawowe, bardzo takie basic questions i zrobimy konkurs pompowania balona z Pure. To co oni robią na stanowisku, czyli z 5 osób razy 2. No to widzicie, co będzie w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Mops, a to jest Week. Mamy tylko 30 minut, a nasz występ ma 32 minuty i słyszeliśmy, że wczoraj dźwiękowiec jest bezlitośnik, bezlitośnie ucina występy po prostu, jak przekraczasz czas. I trochę ch**a było, jakby w połowie kawałka nam to się stało. Blink, blink, nie? Dajcie 5-10 lat na mnie, wszystkie rapery będą na moim payroll, nie? Rap fajnie jest popularny, ale każdy nie słucha. A zioło jara każdy. Prosta matematyka. To co robimy, Pit? Spokojnie, że sorki, że chłopaki musieliście czekać, ale miałem sprawę do załatwienia. Przepraszam, że zrobimy. Czy no widzicie, ja to bym numer za dużą głowę. My bez kitu, jacy starzy jesteśmy. Kuba, robi się tak na koncertach, kiedy ja mówię coś tam, wy mówicie coś? Tak. Robili tak na sanie? Tak. Naprawdę? No. Ale ja się boję, że z tych 32 nam się 40 minut zrobi. No, przez gadkę, bo się dużo. Bo my coś przerwa jakaś, nie wiem. Kawałka, ja to liczyłem z tą też chociaż trochę, nie? To, ten cały wysyp, no ale to będzie dużo. Chodźcie tam próbę sobie zrobimy całą. Jakoś ciepło jest, czy ja się tego tak trochę... Ja też się pocę. W moim własnym zrobieniu, sam to zrobię. To, to wiele mam życzeń. Ale najbardziej na świecie, chcę mieć węgiel jak kizo. Reszta będzie węgiel. Chcę mieć węgiel jak kizo. Chcę mieć węgiel jak kizo. Chcę mieć węgiel jak kizo. Chcę mieć banger jak Kilwa, apartament w Hoposie. Łańcuch zębów hejterów, złoty baseball w gablocie. Chcę hit jak czyj wagon, być unikalny jak problem. Tylko mniej dołujący, albo wręcz znacznie mocniej. Chcę złoty kajdan ze złotą rybką, co spełnia życzenia. Gdyby o czwartej w nocy zachciało mi się jedzenia. I mam na dzień dobry jeszcze jedno życzenie, żeby wszyscy zesrali się na moje skinienie. Byłbym wręcz supermanem, uratowałbym Polskę, gdyby prezydent się zesrał. Leki, najważniejsze. Zawsze miejcie receptę ze sobą, bo trzepią na festiwalach. Co? Balony na kuj zachowamy. Palnik jest. Do naszej maszyny do dymu. Ciuchów tylko nie wziąłem drugich z reklamą Rollmopsa, no trudno. Tak też jest ładnie. Może być? I lecimy na koncert. Let's go! Bang, 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 bang! Miało być fenomenalne wyjście z auta. Natomiast Siwy pozdrawiam. Wiem, że masz dużo na głowie. Wywalił nas. Proszę bardzo, tutaj dla ciebie. Jesteśmy! Płoc Festiwal, to jest nasz team. Zaraz wchodzimy, czekamy tylko na grupcia. Pół godziny do koncertu. Opaseczki. Tutaj, proszę. Tu jeszcze opaseczka dla ciebie medialna. Wyjmij. Żartowałem, głupi żart. Dawaj, freestyle, nie? No, tu jest cały backstage. Tam jest fajny hotel. Tylko dla tych fajniejszych gwiazd. Win jedzie. O, jedzie grupcio. Wziąłeś ten? Nie zaparkujesz. Nie, nie wziąłem, bo już jest stres, już dostałem siły. Że co ja tu wjeżdżam? Panowie, czytamy maile, nie wjeżdżamy, jest szatel, do widzenia. No, wziąłeś czy nie? No nie, no mówię ci, dopiero teraz wszedłem. No, no to idź, weź, ja wjeżdżam. Ja nigdzie, no to idź tam, weź i wjeżdżaj. Masz. Stresowałem, czy ja się pomylę. Normalnie po wypłatę przychodzę i koniec. Ale ja wiem, że teraz jestem na dobrym miejscu. Im się skończy. Kariera za 5 lat. Za 5 lat legal będzie w tym państwie. I do kogo przyjdą temat? Zauważyłem pewną właściwość, że chyba nie chodzi o to, jak się rapuje i co, tylko jak głośno. Więc ja zredukuję liczbę słów o 2, ale będę 2 razy głośniej krzyczał i wtedy to nam w końcu pi***. Słuchaj wilicjusza, czary bary, budno z kapelusza. Pytam mamę, czy chce bucha, nie chce.
sam całego skukam. Pukam, fukam, pluję harcze. Podpalam się jak żurom, zaraz pożar gaszę. Wasze, nasze, kwasa, kwasze. Co ja gadam, co ja robię, na co patrzę. Jak w teatrze, raczej tak jak w cyrku. Niedźwiedź tańczy, pies Pawłowa byku. Gram w niebezpiecznej gry jak Jumanji. Skaczę na chuju z mostu jak na bungee. Mam czarnego ziomka, lecz nie mam z Azji. I nie mam zdania w sprawie eutanazji. Za to mam zdanie w sprawie Lepera. Myślę, że się nie zabił, tylko ubił skurwiela. Płeci Louis, Fendi, Prada. Mop, co ty gadasz? To co każdy gada? Skoda, Opel, Fiat i Łada. Wini, co ty gadasz? To co nikt nie gada. Gucci, Louis, Fendi, Prada. Wini, co ty gadasz? To co każdy gada. Pierwszy raz Co? Yeah. To ci stano. Ja wysyłam hajs cały, skurwysynu, do tych małych miast. Na przedmieścia i na wioski. Gdzie te rzepaki, te kwiotki. Co myślałeś, skąd te dobre pakowane te worki? Płoną te topy, mocnych konopi. Dobry fenotyp, polski genotyp. Parę te plany roboty, obok domu te boże, co dzwoni na psy. Bo tańczę pod Maryjką i krycimy klip. Będę tańczył aż padę, na pewno nie zawsze. Dobra, jestem, co on mówił? Kopnąć pod autem. Gdzie moi drodzy? Tu mamy płytki Forever Young. Nasze najnowsze wydawnictwo z Winicjuszem. Patrzcie, podpisane. Yo! I odpakowane. Wow. I będzie je można wygrać za chwilę na festiwalu. Będziemy dmuchać balony, jak to nie zabrzmi. Piurajzowe. Kto nadmucha szybciej, wygra. A ja wygram. Dobrze zamknąłem? Chyba tak. Dobra, chodźcie. Nie, żadnego jarania, przekleństw i tak dalej. Więc teraz, jak jest ten fragment w filmie, to mam nadzieję, że jest czarny ekran albo blur, bo nam znowu to ściągną, a jest szansa, że ten materiał pójdzie bez 18+. Dostaniecie balona takiego. Marihuanistyczny quiz. Okej, nie wiem, czy a macie jakikolwiek wiedzę na temat konopi czy czegoś, czy tak o, śmiało się pojawiać. Myślę, że mam, ale nie wiem, czy... Jaka jest różnica między CBD a THC? Bo CBD to jest to bardziej, co można kupić w sklepach na przykład, a z THC jest bardziej nielegalne? No, ja słucham odpowiedzi tylko. THC. CBD jest mała ilość THC. No CBD jest słabsze. Na przykład olejki CBD są na uspokojenie i takie wytrzyżenie. Bardziej lecznicze. A jaka jest różnica między medyczną marihuaną a rekreacyjną? Że medyczną się tak nie unosisz na haju. Medyczna jest na receptę i przepisywana przez lekarza, a taka sobie palisz na chillu. Za medyczną się nie dostaje mandatu. Wiecie, czym jest waporyzacja? No, no. Się wkłada w takie urządzenie i takie waporyzatory, że tak... Tak? No właśnie. Ile osób umarło od przekazkowania? Znaczy nikt. Mało. Nikt. Czy można u zwierząt stosować? Albo CBD? Można, olejki CBD. Na uspokojenie, na padaczkę i na takie rzeczy. Okej. Patrzę prosto w plakietkę. Ja bym powiedziała, że nie. A ile w Polsce grozi za ile w Polsce grozi za oj, nie wiem, ale to są duże są te kary. Tak, ale lat więzienia? 5 lat więzienia. Dziękuję. Nie było źle, ale daleko do prawdy, ale to tam jest. I macie w prezencie. Dzięki. Jest różnica między CBD a THC. CBD ma inne działanie od THC. THC bardziej działa bardziej psychoaktywnie. Okej. Okay. Jest nielegalne. Warto zaznaczyć. Jaka jest różnica między medyczną a rekreacyjną? To jest ta sama, aczkolwiek w Polsce medyczna, bo niektóre odmiany tylko są oficjalnie. Medyczna to jest uznana przez państwo. Okej. Okay. Stary, bardzo dobrze odpowiedziałeś na bardzo dużo pytań. Gitara! Proszę, płyta Forever Young dla ciebie, nawet jest autograf Winiego, ja nie mam mazaka i jest autograf Pisze. Jaka jest różnica między CBD a THC? CBD nie działa psychoaktywnie. Okej. Jaka jest różnica między medyczną, marihuaną a rekreacyjną?
jakość medycznej, przypuszczam. Słucham? Jakość medycznej, przypuszczam, w Polsce. Jakość, tak? W Polsce. Okay. Czym jest waporyzacja? Przyswajanie bez kisi spalania, tak? Przyswajanie bez spalania, tak? Dobra. No dobrze, ja się tylko pytam, stary, bo jeszcze możesz powiedzieć, nie wiem, nie muszą ludzie wszystkiego wiedzieć. Sprawdzę, jaki jest poziom wiedzy wśród ludzi na temat konopi. Psychodelikiem. Nie? Słucham? Nie. Nie? Jest. Ile osób umarło na świecie od przedawkowania? Nie wiem. Okej. Okay. Ile w Polsce... Na pewno mniej. Okej. Okay. Ile w Polsce grozi za posiadanie? 4 lata? Do 3. I jakieś łatwe na koniec jeszcze. Czy można u zwierząt stosować? Ludzie to małpy, jak to widzi, mówimy, że można. Dobrze, dziękuję. Dawaj potem. A kto wygra, dostanie nasze sceniczne okulary ładne. Ale o co chodzi? Kto pierwszy nadmucha balona? Dobra, mamy to! Koniec! Ty to masz! Będziesz kurwa teraz! O, ty ten prezent, który został! Elo 420, to był Płock! Tych odpowiedzi możesz nie wiedzieć, ogólnie sprawdzam, jaka jest taka przeciętna wiedza wśród ludzi na temat konopi. Moja jest znikoma. No to może wiesz. Czy wiesz, że jest różnica między CBD a THC, jak tak to jaka? No pewnie chodzi o ilość opioidów, ten procent tam tych psychoaktywnych substancji. Aha, czyli że które jest psychoaktywne bardziej? CBD czy THC? Dobrze, w THC, w sensie ilość THC jest mała w CBD. A, okej. Okay. Ciekawa odpowiedź, ciekawa. Ile grozi w Polsce za posiadanie marihuany? 2. Do 3 lat. Czym jest waporyzacja? No to nie jest palenie, tylko podgrzewanie. O, bardzo dobrze. Psychodelikiem? Nie. Jest. Ale jest to podchwytliwe pytanie, bo się każdy kojarzy z pasy, ale no działa właśnie psychoaktywnie, bo masz, wiesz. Ale alkohol też wtedy jest psychodelikiem. Ile osób umarło na świecie od przedawkowania? Ile można w Polsce legalnie posiadać przy sobie? No na receptę, czy masz na receptę. A bez recepty? No to jeżeli. Dobrze. Czy można stosować CBD u zwierząt? Tak. Dobrze. Strzał do mu. I czy wiesz, czym się różni depenalizacja od legalizacji? No, depenalizacja, tak, to jest miękka legalizacja. Tak to o, ładnie. Bardzo dobrze. Nie tak źle. Jaka jest różnica między CBD a THC? CBD jest substancją do chilloutu, a THC ma wpływ psychoaktywny. O, ciekawe, a skoro psychoaktywny, to czy ma jest psychodelikiem? Jest. Dobrze. Ile grozi w Polsce za posiadanie? Posiadanie. Półtora roku? Do 3 lat. No, a, przepraszam. Ale i tak bardzo dobrze idzie, ja tylko badam wiedzę. A ile można w Polsce posiadać na własny użytek? Marihuana? Nic. A, nic, okej. Okay. Czym się różni depenalizacja od legalizacji? Ostatnio była o tym gruba akcja, po tym jak Mata powiedział na Fryderykach, depenalizacja, nie wiem, nie powiem ci, ale okay, wiem, że lepsza jest legalizacja niż depenalizacja. Okej. Okay. Ile osób na świecie umarło od marihuany? Żadna. Dobrze. Czy można stosować CBD u zwierząt? Jeśli u ludzi można, to myślę, że u zwierząt też. Mądry, Darwin, ewolucja. Tak. Bardzo dobrze, czekaj. A jaka jest różnica między medyczną, a rekreacyjną? Myślę, że żadnej, bo marihuana medyczna jest podciągnięta pod rekreacyjną. Albo odwrotnie. Okej, okay, ciekawe. Poniekąd tak, żadnej, natomiast medyczna jest uprawiana, czyli mamy to samo nasionko, tylko uprawiana standardy medyczne. Tak, jest opodatkowana. No, dokładnie. Nie ma źle. Nie ma, dobra, to już, to jaka jest różnica między CBD a THC? THC ma działanie psychoaktywne. Tak się okay na. A skoro przy psychoaktywnym, to czy ma psychodelikiem? Myślę, że nie. No, a ma działanie psychoaktywne? No,
Pewnie tak. Pewnie jest. Ile grozi w Polsce za posiadanie? Do 3 lat, ale jest blisko. Ile można w Polsce posiadać na własny użytek? Nic nie można posiadać. Dobrze. Czy ma, a to już było. Ile osób umarło na świecie od przedawkowania marihuany? Myślę, że nikt. Dobrze. Czy można CBD u zwierząt stosować? Myślę, że tak. Czym różni się depenalizacja od legalizacji? Depenalizacja różni się tym, że nie jest to przestępstwo, a wykroczenie, tak? A legalizacja, no to idziemy do sklepu i kupujemy bońka. No manie, nie? No. Czy to jeszcze coś mamy ciekawego? Jaka jest różnica między medyczną a rekreacyjną? A może no, jest, a może nie ma? Myślę, że tylko prawna generalnie, no nie? No nie wiem. Ta medyczna musi być bardziej skontrolowana i spełniać więcej norm. Bardzo dobrze. Tak, mam prezent dla ciebie. Tak? Bo bardzo dobrze ci poszło. Tak? Jestem nawet w szoku. Bardziej spodziewałem się, moi drodzy, wyników takich, że będzie beton i pokażemy, patrzcie, jak trzeba edukować ludzi. Czyli was trzeba zaktywizować wszystkich bardziej. Wy dużo wiecie, ale się nie chce robić. Nie, ja bym zrobił. Proszę, ja to jest balon dmuchany. Super, widziałem jak rzucałeś, byłem na koncercie, zajebiście. Jaka jest różnica między CBD a THC? No, CBD mniej klepie. THC daje lepszą esce. Okej. Okay. Ile grozi w Polsce za posiadanie od 3 do 6? Nie. 6 miesięcy. Ale zależy od ilości, Okej, okay. Do 3 lat ogólnie za posiadanie. Do 3 lat. Czym jest waporyzacja? Waporyzacja, no to zamiast palenia się, to jest podgrzewanie danego materiału. Od kiedy w Polsce jest medyczna legalna? 2017. Ale jesteście blisko. A skoro przy medycznej, czym się różni medyczna marihuany rekreacyjnej? Okej, no to medyczna marihuana posiada THC, w sensie ma jak najniższą ilość THC. Okej. No jest to taki bardziej produkt właśnie medyczny. Niżeli właśnie taki do UKHK. Okej. Kolega ma jakąś odpowiedź? A taka właśnie, taką samą. A właśnie okay. Taka typu THC i tak dalej jest uprawiana właśnie po to, żeby miała jak największy wpływ. Dobrze, rozumiem. A więc tak, wam powiem też, nie? Jak jest naprawdę, stężenie nie ma kompletnie wpływu. W sensie są medyczne z bardzo wysokim stężeniem THC, bo jest potrzebna w ciężkich chorobach i jest to normalnie to samo nasionko, tylko medyczna jest uprawiana zgodnie ze standardami medycznymi, czyli tam cała placówka musi mieć bardzo dobrze kontrolowana, a rekreacyjna nie, czyli tak naprawdę to jest ten sam kwiatek, tylko tutaj jest opodatkowany i zgodnie z medycznych standardach uprawiany, a tutaj nie. Ale wiecie, nic się nie stresujcie, chłopaki. Jasne. Nie musicie też tego wiedzieć wszystkiego przecież, nie? Ile osób na świecie umarło od przedawkowania? Zero. Dobrze. Czym psychodelikiem? Czy działa psychoaktywnie, psychodelicznie? Nie. Można byłoby trochę podebatować, ale sądzę, że jeśli chodzi o taki typowy psychodelik, to raczej nie. Okej. Okay. Jest psychodelikiem. Jest. Okay. Czym się różni depenalizacja od legalizacji? Depenalizacja to jest brak karania za posiadanie. Tak. A legalizacja? A legalizacja to jest... Czym się różni w sumie? No, że legalizacja to jest możliwość posiadania... To jest po prostu prawna możliwość posiadania danej substancji w sobie. Handel jest możliwy, pełny taki, że to sobie kupimy w kiosku nawet. No dobra, powiedzmy, a czy CBD można stosować u zwierząt? Myślę, że tak. Dobrze, można. Dla wszystkich darwinistów jesteśmy zwierzętami, więc okej. Okay. Nie poszło wam aż tak dobrze, na niektóre pytanie było dobrze. Dam wam mimo wszystko baloniki. Chcecie te gibony dmuchane? Jasne. Nie, może niektórym się tego nie? A ja bym to już rozdał i mam głos. Jaka jest różnica między CBD a THC? Psychoaktywnej substancji brak. Nie ma tetrohydrokanabinolu. CBD nie ma tetrohydrokanabinolu. A czym jest w ogóle CBD i THC? CBD jest jakby substancją pochodzącą z konopi indyjskich, wpływającą na wyciszenie układu nerwowego przy dłuższym użytkowaniu, polecaną w większości osób. Tutaj brak wyciskania i dostosowania go. Potwierdzam. Lecimy dalej. Ogólnie różnica jest taka, ponieważ tak, nie ma działania psychoaktywnego THC, ale to i to jest kanabinoid i to jest obecne w konopiach. Jaka jest różnica między rekreacyjną a medyczną? No, niewiele różnic poza tym, że medyczna jest
zazwyczaj przebadana i wiesz, no okej. Okay. Tak dalej, a rekreacyjną bierzesz sobie z dowolnego miejsca. Mówicie jednym głosem, rozumiem, tak? Tak. Bardzo dobra odpowiedź. Mieszkamy do płot płot, także... Bardzo dobrze, bardzo dobra odpowiedź. W wielkim skrócie to samo nasionko, tylko tu uprawia placówka medyczna, a tutaj ziomeczek. Tak. Czym jest waporyzacja? Podgrzewaniem, a nie spalaniem. Bardzo dobrze. Od kiedy jest legalna medyczna w Polsce? Od 2 lat? Od 2000... No, nie wiem. 17. Czy ma... Ale... Panelikiem? No jest. No jest. Słuchajcie, go on kłamie, na pewno was... To bardzo nie? Dużo ciekawych rzeczy. Nie namówiłeś już i zobacz, co się ze mną... I zobacz, co się ze mną stało. No, ile osób umarło od przedokrywania? Minus 10. Ile gramów można posadzać w Polsce na własny użytek? Zero. Dobrze. Jaka kara w Polsce jest? Chyba, że masz receptę. Bardzo dużo. Bardzo i dużo. Za dużo. Do ilu lat 3 lata chyba. Dokładnie. 3. Bardzo dobrze. 3. Czy można CBD u zwierząt stosować? Można. Jaka jest różnica między depenalizacją a legalizacją? Depenalizacja możesz sobie hodować i mieć na własny użytek, a legalizacja to możesz handlować. Kurde, wiedziałeś, kogo zapytać. Dobrze, żeby była. Dam wam komisyjnie balony. Chcecie balony? Stary. To te, co były na koncercie, co rzucaliście, tak? W ogóle zajebiste sprawa. Widzimy się w Dęblinie. A, w Dęblinie się widzimy. Większy portal konopny w Polsce. Wiem, a nie pamiętam nazwy, ale... Dlatego robię też sondę uliczną, jaka jest wiedza wśród młodzieży i starszych na temat konopi. No. Jaka jest różnica między CBD a THC? Że THC tam ci mierza w głowie, nie? A CBD? Nie, bo CBD wiem, bo mi koleżanka krople na tym załatwiła. Okay. Problem CBD, nie? Czyli co? No. Tak w wielkim skrócie, jaka jest różnica? Że CBD jest legalne, nie? Okej. Okay. Jaka jest różnica między medyczną a rekreacyjną? Że medyczna leczy faktycznie coś tam ci pomaga, nie, a rekreacyjna to może jak ślugi na przykład, czyli no używka praktycznie. Okej. Okay. Ja będę ci odpowiadał, jakby zrobisz błąd, żebyś wiedział na przyszłość. Różnicy praktycznie nie ma żadnej, z tego samego nasionka się hoduje, tylko że marihuana medyczna jest uprawiana przez placówki medyczne w odpowiednich warunkach, standardach medycznych. Rekreacyjna może ziomeczek uprawić, natomiast ta sama odmiana może i pomagać na różne schorzenia, a może nas też, wiesz, rozluźniać, nie? Ile w Polsce, Rubik, grozi za posiadanie od 3 do 5? Do 3 lat. Do 3 lat. Czym jest waporyzacja? Jarasz, nie? Ale nie wiem, tak dokładnie nie wiem. Okej. Okay. Jest podgrzewaniem suszu, a nie spalaniem, czyli podgrzewasz go do temperatury, że uwalnia substancje już potrzebne, ale nie pali się, czyli nie? Jak śliwki na przykład jarasz, czy jak? No nie, są takie urządzenia, które podgrzewają po prostu tylko susz do 160 stopni. Jest to dużo zdrowsze, pacjenci często stosują. Ile osób umarło co do... Zero. Dobrze. Czym różni się depenalizacja od legalizacji? Ale nie wiem. Okej. I na koniec może jeszcze jakieś pytanie. Czy można u zwierząt CBD stosować? Można. Dobrze. Dziękuję bardzo. Powiedziałbym, że koniec, ale nigdy tego nie wiesz, Kuba, nie? Które to jest pożegnanie z tym vlogiem? Nikt tego nie wie. Natomiast wiem, że bawiłem się fenomenalnie w Płocku i mam nadzieję, że zaprosicie nas znowu za rok. Forever Young, Weed Week, zaliczpa i zalegalizować wolność dla konopi, konopie dla wolności. Swagger Megan, Hager Megan. Eee, so!